że Japonia wreszcie osiągnie taką swoją wewnętrzną potęgę i zacznie trochę inaczej rozwijać się w całej Azji, a w Europie duże znaczenie będzie miała przede wszystkim Turcja, ale także Polska. Turcja rozwija się już dziś bardzo dynamicznie, jest bardzo ciekawym, wielkim krajem leżącym na granicy Europy i Turcja będzie się rozwijała coraz bardziej w Europie. Specjalnie wybrałem takiego orła, który nie wiadomo, czy się zanurza, czy unosi, ale który jest w ruchu, który jest dynamiczny. Nie wiadomo, co z nim dalej będzie, prawda? Nie widzimy drugiej klatki, tej kolejnej, następnej. Myślę, że w górę. Zwróćmy uwagę na uśredniony wzrost gospodarczy w tych latach kryzysu 2008-2011. Jak przez to przeszliśmy? Proszę zwrócić uwagę, u nas jest wzrost zagregowany 15% przez te lata, gdzie w Grecji mamy prawie tyle samo na minusie. Na plusie niewielkim są jeszcze Niemcy i Szwecja. Francja w gruncie rzeczy na zerze. W okresie tych 4 lat. Czterolatki kryzysu. Więc przez kryzys przeszliśmy rzeczywiście suchą nogą. Rzeczywiście udało nam się przez ten kryzys z różnych powodów, mogę o tym opowiedzieć, ale rzeczywiście udało nam się przejść dobrze. Teraz już jest troszkę gorzej. Zwróćmy uwagę na zmiany zatrudnienia. To jest też bardzo ciekawe. Niemcy mimo niskiego wzrostu gospodarczego, poprzez swoją politykę, przede wszystkim pewnego rodzaju dopłat do miejsc pracy, ale oni także nie mają takiego sensu stricte minimum, płacy minimalnej. Oni w tym czasie utworzyli najwięcej miejsc pracy w Europie. Tylko edukacja i nauka diametralnie zmieniają świat. Cały świat. Ja jestem dumny, że jestem wśród założycieli tej uczelni, bo wyobraźcie sobie Gorzów bez tej uczelni. Dziś. Popatrzcie. Jest Gorzów, nie ma tej uczelni. W tych budynkach wojsko sprzedało i są jakieś biura. Niektóre budynki są prawie tak jak ten obok. Nic nie ma. Nie ma 4000 studentów w Gorzowie. A przez te 15 lat ile tysięcy? Dużo. Nie ma ich w Gorzowie. Wyobraźcie sobie Gorzów bez uczelni. Ja mogę sobie wyobrazić Gorzów bez prezydenta. Mogę sobie wyobrazić Gorzów bez bardzo wielu rzeczy. Miejsc. I dziś można też powiedzieć, Gorzów nie kwitnie jakoś nie wiadomo jak. Ale byłby dziurą, gdyby nie było tu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.